Przyjaciele, chciałam wam powiedzieć takie świadectwo. W piątek zadzwoniła do mnie pani z przedszkola i powiedziała, że Natan nie może oddychać, że ma przyspieszoną akcję bicia serca, że w ogóle no, jest słabo, że jest temperatura. No i żebym szybko przyjechała po dziecko. I wiecie, taka pierwsza myśl, która mi przyszła, to, że po tym szpitalu jest nawrót. I po prostu gdzieś tam taka lękliwa myśl, ale to było tylko tak w głowie przez moment i powiedziałam, dobrze, już jadę. I nawet do nikogo nie zadzwoniłam, bo gdzieś tam też przechodzę różne okoliczności w życiu i tak trochę zaczęłam się wycofywać i podejmować takie decyzje z ciała. I powiedziałam, nie, mam tego dosyć. Mówię, muszę po prostu pojechać tam i rozwiązać to tak, jak ma to być rozwiązane. I powiem wam, że pojechałam do tego przedszkola i ta pani sprowadza tego Natana po tych schodach. On jest tam blady, no, no i ona mówi, że właśnie, że jeszcze raz mu zmierzyli i tam temperatura urosła. No i generalnie ją wysłuchałam. Mówię do Natana, ubieraj się i mówię, dobra, jedziemy do domu. I wyszłam z tego przedszkola i położyłam na niego rękę, wyszliśmy za róg, pomodliłam się i nakazałam, w ogóle zgromiłam gorączkę i nakazałam sercu prawidłowo pracować i oddychać też. I posadziłam go na ten rower, ale godzinę wcześniej rozmawiałam przez telefon z Edytą. I tak podczas rozmowy wyszło, że ona właśnie jedzie do swojej żabki i tam do ten i ma dostawę. I ja tak w sercu miałam takie pragnienie, że chcę jej w ogóle pomóc. Jako siostra chcę pojechać z nią, nie? I mówię, wiesz co, ja pojadę z tobą. Ale zadzwonili z tego przedszkola i wiecie, ja wracam do tego domu i w ogóle jaka sytuacja. Ja się o niego pomodliłam i nagle poczułam, jakby taka ogarnęła mi niesamowita niemoc, nie? I Natan się położył, już przysypia. Ja tak koło niego usiadłam i też tak mi głowa opadła i to w ogóle, wiecie, to było takie demoniczne, nie? Bo od razu ja się nagle bardzo słabo poczułam i bardzo źle i wiecie, i napisałam do Edyty, mówię, Edyta, posłuchaj, dzwonili z przedszkola, musiałam odebrać Natana, nie? No więc więcej nie napisałam, a ona do mnie, no ale Natan jest zdrowy. I wiecie, on przysypia w ogóle, a ja mówię, no jest. I wiecie, taka walka wewnątrz po prostu siebie i ja mówię, no miałam jechać z nim do tej żabki, nie? Tutaj on mi ten, i tak wiecie co, usiadłam na tym łóżku, powiedziałam stop i powiedziałam, Natan, ubieraj się, nie? Jedziemy do żabki. I słuchajcie, on się ubrał, w ogóle pojechaliśmy do tej żabki. Wszystkie objawy od niego odeszły, łącznie z gorączką. Tak, Edyta jeszcze zapyta się, czy jedziesz, a ja jadę. Natan jest zdrowy i w ogóle, wiecie, zrobiłam taki krok wiary, ale wam powiem, co się w tej żabce zadziało w ogóle. Nie powiem, co mi się w duszy działo, bo Kongo baja bongo, nie? W ogóle nie będę wam opowiadać, bo nie będę tutaj kozaczyć po prostu, ale uchwyciłam się Jezusa w tym momencie i w tej żabce w ogóle dlaczego ta niemoc na mnie w ogóle taka przyszła, bo to nie było w ogóle związane z Natanem, nie? I w ogóle jedziemy i tak Edyta coś tam mówi i mówi, ja wiem, że ty masz być w tej żabce, a ja w ogóle miałam takie samo w ogóle przekonanie w sercu. I wiecie, ona tam głosi ludziom Ewangelię i generalnie przygotowuje też grunt dla innych, tak, żeby ci ludzie mogli oddać życie Jezusowi. I akurat, słuchajcie, przyszedł taki chłopak, który był w ogóle uzależniony od alkoholu i generalnie ja mu głosiłam swoje świadectwo i on nie oddał życia Jezusowi, ale w ogóle zrobiło to na nim niesamowite wrażenie. Ale był pan, który był też alkoholikiem i Edyta już mu głosiła Ewangelię, ale zawołała go na zaplecze i mówi, chodź Małgosia. Ja w ogóle podeszłam do niego, pomodliłam się i po prostu, słuchajcie, on oddał życie Jezusowi w ogóle, nie? Był w ogóle w szoku, też mu opowiedziałam świadectwo i była też taka dziewczyna, która właśnie była w ciąży i też się o nią pomodliłam. I ja w ogóle zobaczyłam niesamowite działanie Boga, nie? Bo ja zaczęłam się wycofywać z powodu okoliczności mojego życia, które po prostu przyszły z każdej strony, że tak powiem. Nie chcę o nich mówić, bo w ogóle oddaję Bogu chwałę, ale powiem wam, i pojechałam jeszcze następnego dnia do Żyrardowa, w ogóle głosić Ewangelię. I jestem w tym Żyrardowie i stoję i w ogóle modlę się i w ogóle już modliłam się rano. Mówię, Duchu Święty, co ja mam powiedzieć tym ludziom? Mówię, co ty chcesz, żeby oni usłyszeli? A Duch Święty mówi, powiedz im, że krzyż jest w centrum wszechświata. I wiecie co? Tak wyraźnie to Boga jeszcze w życiu nie słyszałam. Stoję tam i głoszę tą Ewangelię i mówię im o tym, że krzyż jest w centrum wszechświata odnośnie tych świąt katolickich. A jednocześnie Duch Święty we mnie mówi. I mówi tak. Pamiętasz, jak twój brat w listopadzie leżał na intensywnej terapii i umierał i chcieli go odłączyć od aparatury?
A ty się nie wycofałaś i stałaś tutaj w tym żyrardowie i głosiłaś Ewangelię? On mówi, tak samo jestem teraz z tobą w tych okolicznościach. Ty nie widzisz, ale ja działam. I słuchajcie, mnie to tak zbudowało. Wiecie, jak to jest, jak dostaniecie jedno słowo od Boga, nie? Bóg do mnie powiedział tak, nie wycofuj się. Amen. I w ogóle chcę wam powiedzieć jedno na koniec. Obojętnie, co dzieje się w waszym życiu, bo okoliczności naprawdę są różne. I ja jestem osobą, która doskonale sobie z tego zdaje sprawę, bo też przechodzę różne rzeczy w życiu. Ale jedyne, co jest najważniejsze, żeby nie robić, nigdy się nie wycofywać. Amen. Bo Bóg jest z nami i powiedział do mnie, nigdy cię nie opuszczę. Najpierw szukaj Królestwa Bożego, a reszta będzie ci dodana. Także ja oddaję Bogu chwałę za to uzdrowienie Natana. Amen. Amen.